witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj się widzimy, abym pokazała wam, co skrywa edycja marcowa pudełka Chillbox. Od razu chciałabym zaznaczyć, że jest to ostatni tego rodzaju film na moim kanale, najprawdopodobniej. Do tego tematu wrócimy w dalszej części trwania tego filmu. Na razie skupmy się na tym, co jest, a więc co skrywa edycja na Dzień Kobiet. Zapraszam was gorąco do oglądania. Marzec, a w nim przepiękny dzień 8 marca. Dzień Kobiet. Dlatego Chillbox przychodzi z królewską edycją. Ale, na Dzień Kobiet nie oczekujcie, że inni zadbają o was. Pozwólcie same sobie o siebie zadbać. Pamiętajcie, że self-love to jedna z najwspanialszych rzeczy, którą możecie sobie dać. Dbaj o siebie, kochana. I zaczynamy od książki. Książka w cenie okładkowej moja jest 39,90 i przypomnę, że tutaj dokonując zamówienia wybieramy gatunek książki, który nas interesuje. Ja wybieram zawsze kryminał i tak jest i w tym przypadku, a więc mamy kolejną książkę tego samego autora, czyli twórcy bestsellerów The Killing, czyli po polsku to było Dochodzenie, serial na Netflixie choćby był. I tym razem mamy książkę o tytule Cmentarz Tajemnic. Kolejna rzecz to maseczka z wodą lodowcową i brzoskwinią, Peach. Pierwsze słyszę, nigdy takiej maseczki nie widziałam. A dlaczego ona się nazywa Litchi? Koszt tej maseczki to 4,95. Maseczka na twarz w płacie z ekstraktem z Litchi. Aha, no okej. Tam mamy brzoskwinkę. I wodą lodowcową stworzona z myślą o intensywnej pielęgnacji i rozświetleniu cery suchej, poszarzałej i matowej. Ekstrakt z litchi. Dobra, to już może nie będę czytała, co robi ekstrakt z litchi. Ekstrakt brzoskwini ma działanie lekko złuszczające, wygładza i rozświetla skórę, przywracając jej młodzieńczy wygląd. Woda lodowcowa z Islandii, bogata w drogocenne minerały, wspomaga kondycjonujące działanie mas. Kolejny produkt, który był ujawniony, jest to peeling do ust marki Hania Beauty. Hania Beauty to sklep, znaczy inaczej. Hania, blogerka, stworzyła swój sklep internetowy o nazwie po prostu hania.com.pl, ale na tym nie poprzestała i stworzyła również swoją linię na pewno świec, prawda? Oraz peelingów do ust, czy balsamów do ust, także powiem prawdę, nie pamiętam, stworzyła swoją linię kosmetyków, do tego zmierzam. I wśród tych właśnie kosmetyków jest peeling do ust pomarańczowy. I już patrzymy. Peeling do ust o zapachu gorącej pomarańczy. Tu jest tylko napisane pomarańczowy. Cena 19,90, a gramatura to będzie chyba taka sama jak mokosza, czyli pewnie 20 gramów, czyli teoretycznie więcej jest tego produktu niż mojego ulubionego peelingu marki Mokosz, malinowy peeling do ust, który także poznałam dzięki właśnie pudełkom Chillbox. Podejrzewam, że prześwietloną macie tą etykietkę, ale tu jest po prostu napisane właśnie Hania Beauty. Tak wygląda słoiczek. Chciałam go od razu otworzyć. Peeling wydaje się dosyć zbity. Ja teraz nie będę wsadzała tutaj paluszków. Ale pachnie ładnie. Ponieważ ja i kosmetyki pomarańczowe to jest specyficzna relacja. Ale muszę przyznać, że pachnie bardzo ładnie. Mam tylko nadzieję, że koncentracja drobin cukru w tym produkcie jest dosyć wysoka. Ale na pewno dam wam znać, jak jest. Kolejny produkt to jest żel pod prysznic dobrze mi znanej marki, czyli marki La Q. I jest to żel nawilżający z ekstraktem z melona, bez SLS-ów, parabenów i silikonów. I cena takiego żelu to 14 zł. Bardzo jestem ciekawa tego żelu. Tu jest powyżej 98% naturalnych składników w tym produkcie. I to jest marka polska, marka z Poznania. Produkt jest wyprodukowany w Polsce i jest wegański. Żel ma pojemność 300 ml. I bardzo fajną grafikę na etykiecie. O! I dalej mamy produkt do twarzy marki Mokosz. I jest to krem do twarzy malinowy lub figowy. Ciekawa jestem, czy wiecie, jaka jest cena takiego produktu. Ja to sprawdziłam, bo szczerze mówiąc nie dowierzałam. 15 ml kremu do twarzy, bo on też występuje w dużej pojemności, w 60 ml. Ale 15 ml to możemy kupić normalnie w sklepach, tą pojemność. To nie jest żadna próbka.
kosztuje, uwaga, uwaga, 45 zł. Na bogato. Krem powstał, by chronić skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, zapewniając jednocześnie kompleksową pielęgnację skóry twarzy. Zawarte w kremie oleje roślinne są bogactwem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które jako składniki płaszcza lipidowego skóry wspomagają odbudowę cementu międzykomórkowego. Piękny opis, 3 miesiące po otwarciu na zużycie, myślę, że raczej bez problemu, a sam produkt bardzo długoważny, bo do marca 2021 roku. Kolejna rzecz to herbatka. Mamy tutaj jedną saszetkę herbatki, herbata Legends. Nie wiem, czy moja jest Legends, wiem, że nie każdy właśnie dostał tą herbatę, która jest wypisana. I niby ta herbata kosztuje 4,25, ale ja chyba właśnie mam innej firmy, bo nie widzę nigdzie firmy Basilur, Basilur. Nie widzę nigdzie tej informacji. O każdym produkcie firmy przeczytam tak, jak się pisze, czyli Basilur Tea. Śmiało można powiedzieć, że jest to rzecz unikatowa i niepowtarzalna. Dodatkowo w takim uroczym opakowaniu. No tak, tylko właśnie chyba moja ta herbata, rozumiem, że nie jest z tej firmy. Ponieważ no nie widzę nigdzie jej tutaj napisanej. Więc zakładam, że no nie trafiła mi się ta herbata. Jedna saszetka herbaty, 4,25. No nie ukrywajmy, także na bogato. No i ostatni produkt z tej edycji to kubek. Kubek w przepięknym brzoskwiniowym kolorze, który ma dodatkowo koronę, która umożliwi lepsze właśnie zaparzanie herbat, czy ziółek, czy tym podobnych. Muszę przyznać, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo uroczo. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja kocham kubki. I słuchajcie, gdzie jest ten kubeczek? Kubek królowej, producentem jest Mondex, 24,90. I wartość tej edycji to 152,90 zł. To teraz przejdźmy przez to, na ile jestem zadowolona z poszczególnych produktów. I zacznę od książki. Zastanawiam się, czy ktoś z naszej trójki już przeczytał właśnie którąkolwiek powieść tego autora, bo książki tego autora bardzo często pojawiały się właśnie w pudełkach Chillbox pod hasłem Kryminał. Niemniej jednak tutaj opis tej książki jest dosyć intrygujący, nawet jeżeli nikt z nas jeszcze nie czytał tego, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć, także muszę przyznać, że książka jak najbardziej okej. Kolejna rzecz to maseczka. Maseczki w ogóle nie znałam, pierwszy raz widzę tego rodzaju maseczkę, ale też muszę przyznać, że od dawna tak de facto, no nie, nieprawda, kupowałam maseczki, ale generalnie rzadko kupuję maseczki w płachcie z tego względu, że no właśnie z różnych miejsc je dostaję, dlatego też na rynku maseczek w ogóle w tym momencie się nie orientuję, totalnie, więc być może to jest popularny produkt, tylko ja go nie znam, nie wiem, dajcie mi znać, jeżeli wy macie na ten temat wiedzę. Ja wiem tylko tyle, że kocham brzoskwinie, opakowanie do mnie przemawia i na pewno maseczkę wykorzystam. Kolejna rzecz to peeling do ust, bardzo czekałam na ten peeling, wiele z was mi polecało właśnie peelingi od Hani. Od czasu, kiedy powiedziałam wam, że kocham peeling do ust marki Mokosz, ale boli mnie fakt, że on tam kosztuje 30 parę złotych i to jest najtańsza jego cena, bo on nawet potrafi o zgrozo kosztować 50, serio. Wiele z was właśnie mi pisało, spróbuj peelingu od Hani. Ja osobiście nie wybrałabym na pewno zapachu pomarańczowego, ale tak jak wspomniałam, zapach wydaje się być dosyć spoko, więc bardzo czekałam na ten produkt, sprawdzę i jeżeli będzie fajny, no to będę mogła jak najbardziej zamienić mojego Mokosza, tylko nie wiem, czy kosmetyki Hani, te peelingi, teraz tak sobie myślę, są dostępne gdzieś indziej niż w sklepie Hani, ale to poszukam, no bo wiecie, Mokosz jest w tak wielu miejscach, że zawsze mogłam go dorzucić do zamówienia. Kolejna sprawa to był chyba żel pod prysznic. Ja tą markę znam, mam chyba z niej taką piankę do mycia twarzy i na pewno z niej jest taki śmieszny żel dla facetów z takim śmiesznym opisem i kupiłam mężowi ten żel na gwiazdkę, tak dodatkowo po prostu do prezentu. Zapach melona, mam nadzieję, że będzie fajny. Nie otwieram go, bo potem mam problem z zamknięciem takich właśnie, wiecie, produktów z pompkami, potem nie umiem tego wepchnąć. Nieistotne. Żel na pewno wykorzystam, żeli pod prysznic nigdy nie za dużo, więc jak najbardziej jest na plus. No i krem do twarzy marki Mokosz, czyli najdroższy produkt z tego boksa.
No niestety mnie akurat osobiście nie cieszy. Po pierwsze, ja nie jestem ogólnie fanką kosmetyków marki Mokosz, ponieważ jest to taka trochę marka, nie ujmując absolutnie jej, ale jak BioOleo, czyli jest to marka, która ma bardzo drogie kosmetyki, które umieszczane w boksach znacząco podbijają wartość tych boksów. I o ile jeszcze to były jakieś super pachnące olejki do ciała, czy właśnie peelingi do ust, peeling do ust, tego rodzaju produkty, to okej. Natomiast uważam, że 15 ml kremu do twarzy za 45 zł jest lekko chore, a dodatkowo ja kremów do twarzy mam po kokardę, więc wiem, do kogo ten produkt powędruje. Ja go sobie nie zostawiam z prostej przyczyny. Ja po prostu, znając życie, go nie zużyję, bo mam kremów sporo, a nawet gdyby ten mi się sprawdził, na pewno nie kupię pełnowymiarowego opakowania. Dlatego ten krem idzie do oddania dla mojej Oleńki i mam nadzieję, że Ola się ucieszy. Mieliśmy herbatkę, no i tutaj nie wiem, nie trafiła mi się chyba ta herbatka, która powinna. Saszetka herbatki, rozumiem, że jest w jakimś stopniu dodatkiem do kubeczka, więc nie będę się rozwodzić na temat saszetki herbatki. No i kubeczek, no i tu oczywiście będzie walka z moim mężem. No niestety, że ja aktualnie w takiej rzeczywistości, że nie mogę wyciszyć telefonu na czas nagrań, więc nie wiem zupełnie, na czym skończyłam. Tak czy siak, walka o kubek z mężem, ponieważ mój mąż nie akceptuje moich nowych kubków, dlatego mam całkowity zakaz ich kupowania. No ale wszak go dostałam, więc oczywiście kubek szalenie mi się podoba i kubek ze mną zostaje. I nawet o dziwo mojemu mężowi się podoba, więc jest całkiem nieźle. Natomiast teraz wrócę do tego, co powiedziałam na początku tego filmu. Absolutnie nie będziemy robić żadnej dramy. Ja po prostu daję wam znać. Wiem, że wiele z was przychodzi na te filmy. I ja z Chillboxa, bardzo mi przykro jest, ale rezygnuję. Z tegoż powodu, że jak pewnie widzicie po kalendarzu, dzisiaj jest, co dzisiaj jest? 19. Klientki dostały tego boksa 8 marca. Za bardzo sobie cenię terminowość i swój czas. W związku z tym serdecznie dziękuję za wieloletnią tak naprawdę i współpracę, i kontakt z tym pudełkiem, bo przez wiele miesięcy niegdyś go również kupowałam. I jednocześnie będzie mi przykro, ponieważ byłam przywiązana do tego pudełka, ale jak to mówią, w biznesie nie ma sentymentów. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Jeżeli macie ochotę zamówić edycję kwietniową boksa, to zostawiam wam linka, rzecz jasna, w opisie. Pozdrawiam, dzięki serdeczne, do zobaczenia, pa, pa!